Dobry Piotr. Good evening. Dobry wieczór wszystkim. That's the one. Thank you for that beautiful piece of music, sister. Dziękuję, siostro, za piękny utwór. I believe we are here because, Lord, we want to know you. Wierzę, że jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy poznać bliżej Boga. We live our lives to show you all the love we owe you, and we're seekers of your heart. Tak jak śpiewaliśmy tutaj te słowa tej pieśni, że wyrażają one nasze pragnienia, aby bliżej poznać Boga, żeby On mógł poznać nas. That's music reflects what we're going to also look at this evening. I także ta muzyka odzwierciedla to, o czym będziemy mówić tego wieczoru. So welcome to night number two of our meetings. Więc witajcie wszyscy w wieczorze numer dwa naszej serii spotkań. And it's back to the roots. Wracamy tutaj do korzeni. And our theme this evening is maintaining a sharp mind and stable emotions. A tematem dzisiejszego spotkania jest utrzymanie ostrego umysłu i stabilnych emocji. And before we dive in to the theme this evening, I invite you just to bow your head where you are and we will pray again. I zanim zaczniemy o tym mówić, proszę bardzo o to, abyśmy schylili głowę w tych miejscach, tak jak jesteśmy, pochylając ją w modlitwie, a ja będę się modlił. Our Father in heaven. Drogi Ojcze w niebie. I bow before you. Ja tutaj schylam się przed Tobą. Because I'm only a finite and a fallen man. Bo jestem tylko błądzącym i upadłym człowiekiem. You are the one who created me. Ty jesteś tym, który mnie stworzyłeś. And you created us. I Ty stworzyłeś każdego brought z nas. Us to existence for a purpose. I sprawiłeś, że istniejemy w jakimś konkretnym celu. And tonight, Lord, i tego wieczoru again we want to discuss a very important topic. Dyskutować o bardzo ważnym temacie. And it is my prayer that you will reveal your will and your wisdom and knowledge to us. Moją modlitwą jest to, abyś ujawnił swoje życzenia wobec nas. And Lord, whatever it is that you communicate to us through this. I cokolwiek nam objawisz przez to, o czym będziemy mówić. Give us an open ear and an open heart to receive it. Daj nam otwarte ucho i otwarte serce, aby to otrzymać. And give us your spirit to live it. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć w ten sposób. So we can be in one heart and one mind with you. Żebyśmy mogli być jednym sercem i jednym umysłem z Tobą. Thank you for hearing our prayers. Dziękuję za to, że słuchasz naszych modlitw. Thank you that we will not be heard, so you alone can be heard. Dziękuję, że nie tylko ja tutaj mówię. Thank you that we will not be seen, so you alone can be seen. Dziękuję za to, że będziemy mogli Ciebie w taki sposób lepiej zobaczyć. May we disappear so Christ can appear. I proszę, abyśmy teraz zniknęli, a pojawił się w tym miejscu Chrystus. In Jesus' name we pray. I prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Again, welcome to our viewers at home. Witam także te osoby, które oglądają nas ze swojego domu. We've had an important topic last night. Wczoraj omawialiśmy bardzo istotny temat. And again, another important topic this evening. A dzisiaj będziemy omawiać kolejny ważny temat tego wieczoru. And it'll be another important topic tomorrow night. I będzie także ważny temat jutro wieczorem. Tomorrow night we'll deal with midlife crisis. Kryzys wieku średniego będzie tematem na man's jutro. Man's extremity or God's opportunity. Takie krańcowe pozycje dla człowieka czy możliwości Boże. And if I'm taking this opportunity to invite those of you who are at home, you can dlatego join us on Sabbath, on Saturday. Chciałbym także zaprosić was, którzy jesteście teraz w domach, abyście dołączyli do nas w sobotę. Także. We'll have a fellowship together here, right here. Będziemy mieli tutaj wspólny czas. And in the afternoon, I'm sure that you have questions. I jestem pewien, że po południu będziecie mieli dużo pytań, that you may want to ask. Które być może chcielibyście zadać. And I'd like to spend time with you. I'm here to serve, not to be served. I jestem tutaj po to, abym mógł wam jakoś usłużyć,
żebyście mogli skorzystać z tego, że tutaj jestem, bo nie jestem po to, aby mi służono, ale po to, aby usłużyć wam. So maybe on Saturday afternoon we can have some sessions of question and answers. To może w sobotę po południu będziemy mieli taką sesję pytań i odpowiedzi. How do I apply all the things that we have looked at or heard in our daily lives? W jaki sposób możemy na żywo to wcielać, to o czym mówiliśmy tutaj na wykładach? Because knowledge without application at the end of the day means nothing. Dlatego, że wiedza bez jej praktycznego zastosowania na końcu dnia nie ma głębszego znaczenia. Power comes when the knowledge and wisdom we receive is applied in our lives. Moc przybywa wtedy, kiedy wiedza i jej zastosowanie spotykają się razem w naszym życiu. So here we show you in this graph the global burden of mental health disability. Tutaj na tych kołowych wykresach jest pokazane takie globalne obciążenie chorobami zdrowia psychicznego. Notice here that in the 1990s there is a 22.2%. Zwróćcie uwagę incidence na to, of mental and behavioral disorders. Że w roku 1990 obciążenie chorobami umysłowymi i jakimiś niewłaściwymi zachowaniami jest na poziomie 22,2%. 20 years later, 2010, this has not decreased. In fact, it's increasing. A 20 lat później ten sam rodzaj chorób, zaznaczamy tutaj strzałeczką na wykresie, mija 20 lat i wcale nie jest zmniejszony, a wręcz przeciwnie, widać tutaj delikatną tendencję wzrostową. Mental health disability does not affect only the low society and the poor. Choroby psychiczne nie dotykają tylko najbiedniejszych i tych z jakichś znizin społecznych. Mental health disability crosses socioeconomic and even cultural boundaries. Te choroby psychiczne przechodzą poprzez bariery społeczne, poprzez bariery kulturowe, dotykają wszystkich. And in the world that is heavily technologicalized. W tym świecie, który jest tak mocno ztechnologizowany. In a world that is going in a fast lane. W tym świecie, który idzie takim ekspresowym krokiem, even with medical advances, nawet z takimi znaczącymi medycznymi odkryciami, I do not see mental health incidence decreasing. Nie widzę, żeby te choroby psychiczne i ich częstotliwość pojawiania się była w jakiś sposób pod kontrolą lub się zmniejszała. Even today there is a study from Harvard. Nawet dzisiaj możemy przedstawić studium z Harvardu, that there is an increase of, że jest wzrost mental health disability in children, chorób psychicznych u małych dzieci, because of the use of phones and tablets. Ze względu na coraz większe użycie telefonów komórkowych i tabletów. This is already in children. To już pojawia się u dzieci. Even the founders of all these gadgets do not allow their children to use them. Nawet ci, którzy wymyślili takie gadżety jak telefony lub tablety, nie pozwalają, aby ich dzieci ich używały. That's what I'm telling you, that even in the technologically and the medically advanced world. To nawet w tym technologicznym i medycznie zaawansowanym świecie mental health disability will not decrease. Choroby zdrowia psychicznego, one się nie zmniejszają. In fact, I expect an increase. Tak naprawdę to ja osobiście spodziewam się wzrostu. So here are just some of the figures. Tutaj są kolejne cyfry. Consequences and outcomes of untreated mental illness. Konsekwencje i rezultaty nieleczonych chorób psychicznych. Notice that there are 10.2 million approximately adults that have co-occurring mental and addiction disorders. Tutaj jest ponad 10 milionów osób, które mają choroby psychiczne w powiązaniu z różnymi uzależnieniami. There are 26% of the homeless adults staying in shelters live with serious mental illness. A około 26% bezdomnych dorosłych, którzy pozostają w różnych schroniskach, żyją z poważnymi chorobami psychicznymi. Almost one fourth
of the state prisoners have mental health issues. Prawie 25%, prawie 1/4 więźniów krajowych ma jakieś warunki do rozwoju chorób psychicznych. And when it looks at the world incidence, you have number one, there's depression is the leading cause of disability worldwide. A kiedy spojrzy się w ujęciu światowym, to depresja ma wiodącą rolę w ze wszystkich innych schorzeń na całym świecie. And is a major contributor to the global burden of disease. Która dokłada się w największym stopniu do obciążenia chorobami. In the United States alone, w samych Stanach Zjednoczonych mental health costs about $193 billion in loss of earnings annually. Choroby psychiczne prowadzą do strat na poziomie około $193 miliardów ze względu na różne straty w przychodach w samych Stanach Zjednoczonych. And in those who commit suicide, a z tych, którzy popełniają samobójstwo, 9 out of 10 of those who die from suicide have an underlying mental illness. 9 na 10 osób robi to na tle jakiejś choroby psychicznej. And it is the 10th leading cause of death in the United States. To jest is the 10th leading cause of death. 10. Przyczyna prowadząca do śmierci w Stanach Zjednoczonych. So just to give you an enormous burden for mental health. Tutaj chciałem pokazać taką wielkie obciążenie tymi chorobami psychicznymi, kiedy spojrzymy globalnie. Notice what it says here. Zobaczcie, co jest tutaj napisane. Mental illness imposes a substantial burden on individuals and their loved ones. Choroba psychiczna narzuca istotne obciążenie na jednostki i ich ukochanych, zarówno na ich pracodawców, na rządy krajowe i na całe społeczeństwo. So this is the challenge we have. To jest pewne wyzwanie, które jest przed nami. Tonight we're going to go with a few things again. We will recapitulate of some of the things that we discussed last night. Podsumujemy to, o czym mówiliśmy wczoraj wieczorem. Remember we told you that neurodevelopmental process is a lengthy process and a complex process. Mówiliśmy o tym, że rozwój jest długotrwałym procesem i złożonym procesem. Before you and I are born, zanim ty i ja urodziliśmy się, there are numerous processes that takes place in the brain. Już wtedy zachodzą liczne procesy w umyśle, w mózgu. That the cells have to be determined. Komórki muszą się zróżnicować. They have to receive the right signal. Muszą otrzymać właściwy sygnał. They have to make it to the right place in the brain. Muszą trafić na właściwe swoje miejsce w mózgu. And then there are some myelination that takes place and fine tuning that takes place. I one się specjalizują, dostrajają. Then one is born. Potem następuje poród. This process continues during early stage of life. I ten proces w trakcie początkowego okresu życia ciągle trwa. And an adult brain is not usually reached until about 30 or 35 years of age. A taki w pełni dojrzały mózg nie jest jeszcze rozwinięty aż do wieku jakieś 30-35 lat. So if you are under 35 in this room, that means you're still a youth. Tak więc, jeżeli masz jeszcze poniżej 35 lat, możesz się patrzeć na siebie jako osobę młodą. The Adventist Church Youth Department got it right. I Departament Młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ma tutaj rację. Last night we also underlined that this developmental process has a what we call critical period. Proces rozwoju ma także tak zwane krytyczne okresy. It means there is a period for sensory system, right? Jest here. Pewien okres tutaj w kolorze zielonym na rozwój systemu sensorycznego.
And then followed by motor and language. Po którym następuje specjalny okres motoryki i rozwoju języka. Followed by higher cognition. I następnie wyższego poznania. And the higher cognition does not usually take place until about 7 years old and onwards. I ten okres mózgu, kiedy następuje wyższe poznanie, nie następuje wcześniej niż mniej więcej 7 rok życia. And last night we mentioned to you that what do we do when we send our kids to school, our young ones, little ones. I mówiliśmy o tym wczoraj, co się dzieje, jak posyłamy takie malutkie dzieci do szkoły, takie bardzo małe. And they are at 3 years of age. I na przykład wtedy, kiedy mają już 3 lata albo 4 lata. So they're about here. One są na takim etapie rozwoju, tam gdzie się rozwija motoryka i język. And you throw them mathematics and books. I już wtedy zarzucamy je jakimiś książkami i matematyką, which the higher cognition is not yet developed. A zdolności wyższego poznania jeszcze nie rozwijają się w tym okresie. What we then do is we advance development. W taki sposób jakby przyspieszamy rozwój. You advance development and there is a consequence to the brain. Wtedy, kiedy przyspieszamy taki rozwój, są pewne konsekwencje dla mózgu. Why? Because we want to create geniuses children. A dlaczego to robimy? Bo chcemy jakoś wychować geniuszy. But there is a consequence. Ale jest tutaj konsekwencja. Because their mental health will, disability will be on the rise. Dlatego, że w taki sposób możemy wywołać jakąś chorobę psychiczną. And that's why psychiatry is a lucrative business. I dlatego właśnie psychiatria jest bardzo lukratywnym biznesem. Even for children. Nawet dla małych dzieci. Children should be allowed to live and grow in a normal way. Także dzieci potrzebują tego, aby mogły się wychowywać w normalny sposób. And they should learn outdoors and learn things. To be creative. Powinny się uczyć na zewnątrz, poznawać nowe rzeczy, aby być kreatywnymi. Creativity allows motor functions. Taka kreatywność pozwala na różnego rodzaju działania motoryczne. Outdoor activity allows motor coordinations. A zajęcia na zewnątrz pozwalają na taką koordynację motoryczną. And they are allowed, when they are outside, they are allowed to observe. And to see things and ask questions. Kiedy dzieci są na zewnątrz, no to mogą obserwować, mogą coś dostrzegać i zadawać pytania. Children, you don't need to throw them books. They will learn. They will be inquisitive when you introduce them to nature. Dzieci nie trzeba zarzucać książkami, dawać im kolejnych książek do czytania, oglądania. Wystarczy, że pójdą w naturę i tam będą mogły coś odkrywać. They will ask what oxygen is without you telling them what oxygen is. Same zaczną zadawać pytania, czym jest tlen, bez zasypywania ich takimi naukowymi informacjami na początku. When you bring them into the woods and the forest, they will be inquisitive. Wtedy, kiedy przyprowadzicie je do lasu, do drzew, od razu będą zadawać pytania. That's science class. To jest klasa naukowa. Science class takes place in nature. Która odbywa się w naturze. To begin with, not necessarily in a classroom. Od tego jest najlepiej zaczynać, a nie od sali klasowej. Maybe you say I'm old-fashioned. Może powiecie, że jestem staromodny. Children likes to learn visually and doing things. Dzieciom brakuje tego, aby mogły się uczyć wizualnie i taki sposób poznawać różne rzeczy. They learn by experience. Uczą się poprzez doświadczenie. By observation, przez obserwację. By doing things. Przez robienie różnych rzeczy. And that's when these things develop. By communicating, by asking. I to jest właśnie ten czerwony, taki pomarańczowy element rozwoju. And when all these things have reached its peak, then higher cognition can take place. I dopiero wtedy, kiedy ten etap się zakończy, możemy przejść do etapu wyższego poznawania. Notice what it says here. The mind controls the whole man. Umysł kontroluje całego człowieka. All our action, good or bad. Wszystkie nasze działania, dobre czy złe, have their source in the mind. Mają swoje źródło w umyśle. All our actions, wszystkie nasze działania, bad, dobre lub złe, in the mind. Mają swoje źródło w umyśle. It is the mind that worships God and allies us to heavenly beings. To jest umysł, którym wielbimy Boga i który łączy nas z istotami niebieskimi.
And this is the reason why we must guard our minds. I to jest właśnie ten powód, dla którego musimy strzec naszego umysłu. We must guard our children's minds. Musimy strzec także umysłu naszych dzieci. Teach them what is true, what is right, what is honorable. Tego, co jest dobre, prawdziwe, co jest godne pochwały. And friends, you will not find those things on television. I niestety, przyjaciele, nie znajdziecie tego w telewizji. Most of the time children are educated by television. Często obecnie dzieci się edukuje na podstawie tego, co jest w telewizji. And then we wonder why our children has gone in this direction. I potem dziwimy się, dlaczego dzieci idą w tym kierunku. Because their brains are like sponge. Ponieważ ich umysł jest jak gąbka. What they see, they will mimic. To, co oni widzą, będą naśladować. What they hear, they will say. I to, co słyszą, będą mówić. And that's why our children i dlatego nasze dzieci are miniature of us, parents. Są takimi miniaturkami nas, rodziców. And sometimes we watch them and we say, ah, I don't like that. I czasami dzieci nas obserwują, a potem my patrzymy na nich i mówimy, ej, ja nie lubię tego. Nie lubię tego, co robisz. Sometimes look into the mirror. A czasami wystarczy spojrzeć w lusterko. Because their very action and behavior came from us. Dlatego, że większość ich zachowania pochodzi od nas, podpatrzyły je u nas. If not from us, jeżeli elsewhere. Nie u nas, może television. Gdzieś indziej. Telewizja. And if not television, jeśli nie telewizja. Classmates at school. Może jacyś koledzy z klasy szkolnej. Or they hear from somewhere. Albo usłyszeli je gdzieś indziej. You know, just to tell you, when my wife and I decided to have children. Powiem wam, że kiedy ja i moja żona zdecydowaliśmy się, że będziemy mieć dzieci. I had a television at home. Miałem wtedy telewizor w domu. But I really just watch it for news and other things. I ja czasami oglądałem tam wiadomości albo inne rzeczy. And so when we were going to have children, a kiedy mieliśmy już mieć dzieci, I had to decide what to do with the television. Musiałem zdecydować, co zrobić z telewizorem. And so I told my wife, I will throw it away. I powiedziałem żonie, wyrzucimy telewizor. So I went to the garbage and put it in the garbage. No to poszedłem do śmietnika i włożyłem telewizor do śmietnika. I didn't even sell it. Nawet go nie spróbowałem sprzedać. Why? Because dlaczego? Others will be benefiting from my own dislike. Że co, inni mieli się korzystać z tego, że ja się tego pozbywam? If it's not good enough for me, it shouldn't be good enough for somebody, so I just threw it away. Tak więc, jeżeli to nie jest dobre dla mnie, nie będzie też dobre dla kogoś innego, dlatego to wyrzuciłem. So my point is this. Zatem tutaj jest moja myśl. If I'm going to teach my children not to watch television, jeżeli mam nauczyć moje dzieci, żeby nie oglądały telewizji, I cannot have a television. To ja sam nie mogę mieć telewizora. Even if I don't use it. Jeżeli nawet go nie używam. Because by telling them not to watch it, ponieważ przez mówienie tego, aby nie oglądały, and they know that I have it, a przez sam fakt tego, że wiedzą, że ja mam ten telewizor, contradiction takes place. Jest pewne takie zaprzeczenie. And they will know, i one będą wiedziały, that I'm not really serious with what I say. Że tak naprawdę nie jestem poważny w tym, co mówię. Children needs consistency. Dlatego, że dzieci potrzebują spójności. They need to see what they hear from us, they need to see by experience. To, co mówimy, oni muszą to zobaczyć na żywo, w doświadczeniu. So the mind controls the whole man. Zatem powtórzę, że umysł kontroluje our całego actions, człowieka. Good or bad, have their source in the mind. Nasze działania, dobre czy złe, mają swoje źródło w umyśle. So you and I must guard our minds. Zatem ty i ja musimy strzec naszego mózgu. And you say, how do I do that? Ale jak ja mogę to robić? There are ways to do it. We can go with some of them tonight. O tym będziemy mówić. Kilka rzeczy wymienimy dzisiaj wieczorem. Notice what it says here. A zobaczcie, co jest napisane tutaj na podstawie książki Wychowanie. He who created the mind and ordained its laws provided for its development according with them. Ten, który stworzył umysł i zaprojektował prawa umysłu, dostarczył tego, co jest potrzebne dla jego rozwoju zgodnie z tymi prawami. Last night we underlined a little bit the importance of the work of the parents. Wczoraj trochę podkreślaliśmy znaczenie pracy rodziców. That how we need to begin when the child is in the infancy. Kiedy musimy już zacząć, że kiedy dziecko jest w stadium noworodka. To impress the right things. Kiedy jest jeszcze małe, aby wywierać właściwy wpływ
na kształtowanie charakteru. A particular time of development. To jest taki szczególny okres rozwoju. Notice the first 3 years is the time. To właśnie te pierwsze 3 lata to jest ten czas. This is what the spirit of prophecy says. Ten szczególny czas, o tym mówił duch and proroctwa. Interestingly, science can corroborate that. I ciekawe jest to, że nauka potrafi to podeprzeć. Because we showed you last night on the brain cells that takes place in development. Bo tak jak wam pokazałem wczoraj wieczorem, że w tym mózgu, którym następuje rozwój, that are susceptible, który jest plastyczny and teachable, i poddatny na nauczanie, much more easier than when they are in later life. Komórki wyglądają inaczej niż później. So that's why it says here, mother should understand the importance attaching to this period. Jest napisane, że matki powinny rozumieć ważność związaną z tym okresem. It is then that the foundation is laid. To właśnie wtedy kładzie się fundament. But some of you are saying, well, like myself, I was not raised with this knowledge. Niektórzy mogą mówić, podobnie tak jak ja sam, że nie zostałem wychowany zgodnie z tą wiedzą. I did not do this. Nie robiłem tego. Moi rodzice what tego can nie robili. I do now? I co mogę zrobić teraz? There's hope for us. Jest dla nas także nadzieja. But first, let's go with the development again, just to recapitulate. Tak, aby podsumować, jak to jest z tym rozwojem, o tym już wspominaliśmy wczoraj, dzisiaj podsumujemy. It says here that the lessons that the child learns during the first 7 years of life have more to do with forming character than all it learns in the future years. Jest tutaj napisane w książce, której jeszcze nie ma w języku polskim, the lessons, czyli lekcje, których dziecko uczy się podczas pierwszych 7 lat życia, mają więcej z formowaniem jego charakteru niż wszystko to, co dzieje się w kolejnych latach. You know, we have been given these counsels more than 150 years ago. I te porady zostały udzielone ponad 150 lat temu. And in the 1920s, 30s and 40s. W latach 1920, 30. The Catholic Church in the Philippines. Kościół katolicki na Filipinach has basically told its members. Zasadniczo powiedział swoim członkom. Give me your child in the first 6 years. Dajcie mi swoje dziecko w trakcie pierwszych 6 lat. And I'll give you the best Catholic. I dam wam najlepszych katolików. They have been reading Child Guidance. Jakby czytali tę książkę Child Guidance. Because they understood what has been given to us 150 years ago. Już rozumieli, co to znaczy, kiedy nam dano te informacje 150 lat temu. He says the impressions made on the heart in early life is seen in after years. Jest dalej napisane, że ten wpływ wywarty na serce we wczesnych latach życia widziany jest w późniejszych latach. The scripture tells us, train up a child in the way that they should go, such when they grow, they will not depart from it. W Księdze Przypowieści możemy wyczytać, że wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej i w starości. Science has shown the importance of early environmental enrichment. Nauka pokazała ważność tego wczesnego rozwoju. So we have shown in mouse. Pokazaliśmy na myszkach. That if you put a mouse in a cage, że jeśli włożymy mysz do klatki, and you put running wheels, i tam będą takie koła, w których mysze biegają, objects, i postawimy dookoła różne obiekty, this mouse brain cells are stimulated. I przez to umysł tej myszy będzie stymulowany. Not only that, new cells are born. Nie tylko to, narodzą się nowe komórki. It also reduces some of the damages that can take place in the brain as a result of development. To jeszcze nie wszystko. Czasami w okresie rozwoju mogą być różnego rodzaju uszkodzenia i one ich efekty zostaną cofnięte ze względu na takie działanie. It means physical activity. Znaczy to, że aktywność fizyczna and different stimulations of the objects i różnorodna stymulacja obiektów dookoła helps the defense mechanism of the brain.
pomaga w różnych takich obronnych mechanizmach umysłu. Now, in a child, that's what I was trying to tell you earlier. Tak więc, jeżeli chodzi o dziecko, to co próbowałem wam powiedzieć wcześniej, by spending time outside, przez to, że spędza czas na zewnątrz, activity, aktywnie, by giving them, letting them be inquisitive of the objects and the things in the world, wtedy kiedy zaciekawia się różnymi rzeczami, które są dookoła, które są w naturze, enhances the mind's, the brain's defense mechanism. To wzmacnia mechanizmy obronne mózgu. We have shown you last night. Wczoraj pokazaliśmy wam, that those the children that are brought up in the city, że dzieci, które są wychowywane w miastach, that they are the one that are born and raised in the city, które rodzą się i są wychowywane w miastach, have more problem with neural processing. Mają większy problem z takim neuronowym przetwarzaniem. Występuje u nich tak zwany stres socjalny. Compared to those children that w porównaniu are raised z tymi dziećmi, które wychowują się outside the city, w obszarach poza miastem. Now we have also been told in the spirit of prophecy the benefit of country living. Oczywiście także w książkach Ducha Proroctwa dużo jest mówione o korzyściach życia na wsi. I know some of our concerns and I know some of our questions. Znam niektóre z naszych pytań i wątpliwości. And you say we want to do that, but we work in the city. Możecie mówić, chcemy to robić, ale my mamy pracę w mieście. What would it be like if we all move out of the city? I co to będzie, jeżeli wszyscy się wyprowadzimy z miasta? Of course it's not for everyone. Oczywiście to nie jest dla każdego. But these are counsels given to us. Ale to są porady także dla nas. But for those who wish to remain in the city, ale dla tych, którzy chcą pozostać w mieście, there are risk. Jest ryzyko you have to dodatkowe. Understand that risk. Musicie zrozumieć to ryzyko. And tonight we will also show you some things to counteract those risks. I dzisiaj pokażemy wam także kilka sposobów, jak reagować na to ryzyko, jak można się przed nim bronić. Because as I said again, not everyone can live in the country. Bo tak jak mówiłem, nie każdy z nas może sobie pozwolić na życie. But for those na wsi. Of us that remains in the city, ale dla tych, którzy pozostają w mieście, there's hope for us. Jest nadzieja. Because God does not leave us. Bo Bóg nas nie porzuca. In a condemned or in a downtrodden situation. W takiej potępionej lub trudnej sytuacji. We serve a loving God. My służymy kochającemu Bogu. Who takes care of us even in our down situation. Który troszczy się o nas nawet w trudnej sytuacji. So don't worry. God zatem has a nie martwcie solution się too for those of us who cannot go. Bóg także ma rozwiązanie dla nas, dla tych, którzy nie mogą wyjechać z miasta i żyć na wsi. Last night we have also underlined the importance of guarding perhaps our children from music. Wczoraj także pokazaliśmy naukowy dowód na to, żeby także chronić dzieci przed muzyką. You know, niewłaściwą muzyką. I don't know if you have malls here. Malls? Nie wiem, czy wy shopping macie malls tutaj here in Poland? Yes? Centra handlowe w Polsce. You will notice that galerie handlowe. Shopping malls always have music. Nie wiem, czy zauważyliście, że w takich centrach handlowych ciągle jest muzyka. You could never escape it. Nie możecie przed nią uciec. Yes or no? Tak, and it's nie? A music not necessarily your choice. I to niekoniecznie jest muzyka, którą lubicie. So you go in the mall? Zatem wchodzicie do takiego centrum handlowego. For children, for example? Na przykład do takiego działu dla dzieci. And they listen to this music? I one słuchają tej muzyki. During that period of development? W trakcie tego okresu rozwoju. And what you're doing is you're priming them to have this kind of preference music when they are adult. I w taki sposób są niejako programowani na to, żeby lubić określony rodzaj muzyki wtedy, kiedy będą dorosłe. It's a marketing strategy. To jest rodzaj strategii marketingowej. If I want you to buy my music, jeżeli chcę, abyście kupowali moją muzykę, pozwalam wam, abyście teraz posłuchali jej za darmo. I invest now, because later on you will buy it. Teraz zainwestuję trochę, ale później będziecie to ode mnie kupować. You know, wiecie? This old experiment. I don't know whether you have, if you know this experiment in the 1950s. Nie wiem, czy znacie ten eksperyment, bo on przeprowadzany w latach 50. They did it in the United States. Robiono go w Stanach Zjednoczonych. In the cinema. W kinie.
They flash an image. Wyświetlono na krótko pewien obraz. For a very short period of time. I to było na bardzo krótki okres czasu. It's so short that taki krótki, that it gets into your brain, że dostaje się do waszego mózgu, but it does not reach your prefrontal to make sense of it. Ale nie zostaje on zidentyfikowany przez płat czołowy mózgu. But it's in the brain. Ale jednak jest gdzieś w środku mózgu. So they flash this image. Zatem oni wyświetlają taki obraz for a very short time, przez bardzo krótki okres czasu, milliseconds. Przez milisekundy. It's not enough for the frontal lobe to make sense of it. Nasz płat czołowy nie może jak gdyby tutaj ocenić tego obrazu i podjąć jakiejś decyzji. And during break time, a podczas przerwy, they allow people, oni pozwalają ludziom, to go out of the go to the cinema, to go out from the auditorium, pozwalają im wyjść z tego audytorium kina, to see what they will take. I patrzą na to, co oni będą brać. And it was a success. I był to wielki sukces. They took a special, I will not say it, it's a special drink. I oni wybrali specjalny napój, with którego, a red and white logo. Z takim czerwonym i białym logo. Why? Dlaczego? Because it has been flashed as an image. Bo został krótko wyświetlony jako obraz. The people saw it. Ludzie widzieli to. Did not make sense of it. Nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego. But afterwards they go out, ale potem wyszli and they felt that they have to drink this. I poczuli, że muszą się tego napić. It's illegal. To jest nielegalne. To do that. Aby to robić, to jest nielegalne. But who's gonna know? Ale kto będzie o tym wiedział? So when we watch television, to wtedy, kiedy oglądamy all telewizję, you have to do is flash it for a few milliseconds. Wystarczy to wyświetlić przez kilka milisekund. And in the end, a w końcu people got it. Ludzie to będą chcieli mieć. And you end up buying it. I skończą kupując. And sometimes that's what happens. I go to the mall. I czasami tak jest też ze mną, że kiedy idę do centrum handlowego. And I buy something. I coś kupuję. And when I'm out, I wonder why did I buy this. A potem wychodzę, patrzę, dlaczego ja to kupiłem. Has that ever happened to you? Czy kiedykolwiek mieliście takie doświadczenie? You did not intend to buy that. Wcale but you come out buying something and you wonder why did I buy tego kupić, ale potem wyszliście i patrzycie, że macie to kupione. I'm sure it's happened to some of you once at least in your life. Myślę, że komuś tutaj z was mogło się coś takiego zdarzyć co najmniej raz w życiu. So the question is, how is that possible? I pytanie jest, jak to jest możliwe? Could it be possible because we see things, we hear things that we are not fully aware of? Może to być dlatego, że widzimy rzeczy, słyszymy rzeczy, których nie jesteśmy do końca świadomi. But somehow it's in our brain. Ale w jakiś sposób dostają się one do naszego and umysłu. And when we encounter it, we feel like we need to have it. I wtedy, kiedy się z nimi w końcu spotykamy, so here, okazuje się, że musimy this je is mieć. An experiment for those of you who were not here last night. Więc to tutaj pokrótce streszczę pewien eksperyment dla tych, którzy nie było wczoraj wieczorem, w których mała myszka jest wystawiona where na pewne music, miejsce, gdzie jest muzyka. I miejsce, gdzie jest cisza. During a period of specific development here. Przez okres pewnego etapu rozwoju. 15 to 24 age. W wieku od 15 do 24. Okay. Pewnego wieku. To jest dla myszki. And then they are exposed to the same box at adulthood. I później ta sama myszka jest już w wieku dorosłym wystawiona na podobne impulsy w tym samym so those who experience this music, więc te myszki, które doświadczyły tej during muzyki that period of development, podczas tego okresu rozwoju między went into the place, 15 a 24 poszły went into na to the place miejsce where there is music when they're adult. Gdzie jest ta muzyka i tam poszły już wtedy, kiedy były dorosłe. Those mouse that did not experience it, a te myszki, które nie doświadczyły tego wcześniej, most of them ignored it. Większość z nich kompletnie zignorowała te dźwięki. So there are priming that takes place. Tak więc tutaj taki rodzaj wybierania i kształtowania preferencji się kształtuje ze względu na taką wczesną ekspozycję na pewnego rodzaju bodźce. And again we showed you the difference between the young brain and an adult brain. I tutaj pokazuję wam różnicę w budowie komórkowej mózgu młodzieńczego i dorosłego. That this brain is more plastic. Ten umysł
Młodzieńczy jest bardziej plastyczny. It's teachable. Można go więcej nauczyć. Whereas this kind of brain is more formed. Podczas gdy ten dojrzały, dorosły umysł jest bardziej uformowany. And Ellen White, i Ellen White speaks of that. Mówi o tym. So she's also a neuroscientist. Bo w taki sposób jest także neurobiologiem. She knew that in the 150 years already. Wiedziała to już 150 lat temu. And we just discovered it in the year 2013, around that time. Odkryliśmy to i opublikowaliśmy to około 5 lat temu, w roku 2013. So I'm just telling you that science is just catching up with the spirit of prophecy. I tutaj mówię wam, że nauka w tej chwili zaczyna doganiać to, co jest napisane w duchu proroctwa. Okay, so now the question is, how do we maintain, how can we prevent some of these things? How can we maintain a stable mindset and a stable emotion? Pytanie jest tutaj, jak możemy mieć ten stabilny umysł i stabilne emocje. And I'm going to touch on some of the things that may be painful to you. I zamierzam tutaj dotknąć pewnych tematów, które mogą być dla was bolesne. But I have to tell you that. Ale muszę wam o tym powiedzieć. And at the end of the day, you decide. I w końcu dnia wy będziecie podejmować decyzję. Okay? Notice what it says here. Zobaczcie, co jest tutaj napisane. If by correct habits, eating and drinking, the blood is kept pure, the brain will be properly nourished. Przez właściwe nawyki w jedzeniu i piciu krew utrzymana jest w czystości, a umysł będzie właściwie pielęgnowany. Notice, indulgence of appetite is the greatest cause of physical and mental debility and lies at the foundation of the feebleness which is apparent everywhere. Kolejny cytat z trzeciego tomu Świata dla Zboru mówi o tym, że pobłażanie apetytowi jest największą przyczyną fizycznego i umysłowego niedorozwoju i leży u podstaw osłabienia, słabości, która jest dostrzegalna wszędzie. Taka wiotkość, słabość. That's why it's important that when we have children, there are regular times of meal. Dlatego jest szczególnie ważne, kiedy mamy dzieci, ważne jest te regularne pory posiłków. And no eating in betweens. I nie podjadanie między posiłkami. Because, and you say, well, they're hungry, of course. I chociaż mogą mówić, że są głodne. We cannot avoid it because sometimes they're hungry. No jak możemy to zrobić? Dziecko mówi, że jest głodne. It works on your emotion. Pracuje to na waszych emocjach. But sometimes you have to think. Ale czasami musicie pomyśleć. If they are constantly eating, jeżeli one ciągle jedzą, in adulthood, później w wieku dorosłym, they will be constantly eating. One także będą ciągle jadły. Why? Dlaczego? Because they've been exposed to that at early age. Dlatego, że były na to wyeksponowane w młodym wieku. So there must be time sets. Zatem muszą być pewne okna czasowe. Of course, there are babies, they have to. Oczywiście w przypadku małych dzieci jest inna reguła. But from age of three, two and a half to three onwards, we can set a regular. Już dla dzieci, które mają powyżej 3 lat, no to można ustalić te pory posiłków. So now, diet and the mind. That's where we're going to talk about first. Najpierw będę mówił o wpływu diecie na umysł. Notice what it says. Zobaczcie, co jest tutaj napisane. The intellectual, the moral and physical power are depreciated by the habitual use of flesh meats. Intelektualne, moralne i fizyczne moce są zdegradowane przez zwyczajowe użycie mięsnych posiłków. Meats have toxins. W mięsie są toksyny. Enriched in free radicals. Jest bardzo bogate w wolne rodniki tlenowe. And so your brain is susceptible for free radicals. I w taki sposób mózg jest atakowany przez te wolne rodniki tlenowe. I know. Wiem. I know some of you is like, man, this is hard because I love my lamb. Człowieku, to jest trudne, bo ja lubię moją baraninę. Trust me. Zaufajcie mi. I know. Wiem o tym. I've been there. Ja tam byłem. I love my meat. Ja uwielbiałem moje mięso. I did not grow up as an Adventist. Nie urodziłem się i nie wychowałem się jako adwentysta. Even today. Nawet dzisiaj. If I pass by a restaurant, ja przechadzę koło jakiejś restauracji and I smell lamb, i czuję nosem tą baraninę, ten zapach, my stomach still turns. Mój żołądka się przewraca. Because I liked it, I enjoyed it. Ponieważ ja to lubię, ja się z tego cieszyłem, kiedy to jadłem. But once I knew, ale kiedy się dowiedziałem, what meat does,
Kiedy zrozumiałem to, co mięso robi, musiałem dokonać wyboru. It was a decision. To była moja decyzja. It was not an easy one. Nie była to łatwa decyzja. But it was a decision that I took. Ale to była decyzja, którą podjąłem. I was 89 kilograms. Ważyłem wtedy 89 kg. For a short guy. Przy wzroście takim niskim jak jestem. And I stopped eating meat. Przestałem jeść mięso. And tell you what more I did. I powiem wam, co jeszcze zrobiłem. And within 6 months I dropped to 65 kg. I w ciągu 6 months. Yes. W ciągu 6 miesięcy schudłem do 60 kg. I needed new clothes. Musiałem kupić wszystkie nowe ubrania. My suit and my trousers were falling off. Wszystkie moje takie garnitury i spodnie spadały. And I threw them all away. I wszystkie wyrzuciłem, oddałem je. Because I didn't want to grow back into it. Ponieważ nie chciałem znów dorosnąć do ich rozmiaru. It was hard. To było trudne. It took discipline. To wymagało dyscypliny. My blood pressure went down. Ciśnienie krwi mi spadło. And my physical and my mind became sharper. A mój umysł stał się ostrzejszy. I'm just telling you my experience. Mówię wam z mojego doświadczenia. My memory became better. A moja pamięć stała się lepsza. And my speech became better. I moje mowa stała się lepsza. So, let's go back. Meat eating deranges the system. Jedzenie mięsa obciąża system. Beclouds the intellect. Zaciemnia intelekt. And blunts the mortal sensibilities. Morals, it should be moral sensitivity, sorry. I wyłącza wrażliwość moralną. Przytępia wrażliwość moralną. That's what meat does. To właśnie robi mięso. Besides other things. Poza innymi rzeczami. So now, if those things are going to kill us, zatem jeśli te rzeczy mają nas zabić, how can we do that? Jak możemy to robić? For the glory of God. Dla chwały Boga. We can't do it, can we? My nie możemy tego robić. It's prawda? For my glory. To jest dla mojej własnej chwały. Because I like it. Ponieważ ja to lubię. But if it's for the glory of God, ale jeśli to jest na chwałę Bogą, we do things for robimy His glory. Rzeczy, które są dla Boga. But I do understand. Ja rozumiem, that it's not easy. Że to nie jest łatwe. I've been that road. Ja byłem na tej Trust drodze. Me. Zaufajcie and mi. It took divine power and discipline. I tutaj potrzebna była Boża moc i dyscyplina. To walk that path. Aby iść dalej tą drogą. Divine power. Boża seeking moc. God constantly. Ciągłe szukanie Boga. To suppress the appetite. Aby mieć pod kontrolą apetyt. And God did. A Bóg to Because zrobił. Today, although I still love lamb, chociaż although I still love the lamb meat, I still like it, I think. I I ja myślę, że ciągle lubię to mięso baranie. I have not eaten since 2009. Nie jadłem go już od 2009 roku, już prawie 10 lat. I've been an Adventist for 14 years, 15 years. A byłem jestem już adwentystą od około 14 lat. But I only became a vegetarian some years later. Ale kilka lat później dopiero zostałem wegetarianinem. And by God's grace I'm still alive and I'm still walking and still smiling. I dzięki łasce Bożej w dalszym ciągu żyję, chociaż jestem wegetarianinem i ciągle chodzę i się uśmiecham. And I'm not a sad Adventist. Nie jestem smutnym adwentystą. Są niektórzy tacy bardzo smutni adwentyści. Why? Dlaczego? Because I want to please my Lord. Dlatego, że ja chcę robić przyjemność mojemu Bogu. Okay, so now, why teraz, is the, all these things, like meat and all these things, coffee and all these things, bad for us? Dlaczego taka rzecz, for the mind, at least. Mięso jak kawa są złe dla nas, w szczególności dla mózgu. All the soft drinks, wszystkie te napoje gazowane, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Pepsi, you name it. Sprite i nazwijcie jak chcecie. They're rich in free radicals and oxyradicals. Są bardzo bogate w wolne rodniki i rodniki tlenowe. They're bad news for the brain. Które są złą wiadomością dla naszego mózgu. And they play for the development and the progression of many brain disorders. One odpowiadają za rozwój i dalsze występowanie wielu chorób mózgowych. They have chemicals that can cause toxicity to certain brain cells.
One mają pewnego rodzaju chemikalia, które sprawiają toksyczność dla komórek mózgu. And so because of this free radicals, because of these chemicals, ze względu na te rodniki i ze względu na te chemikalia, the capacity of the brain to protect itself is reduced. Zdolność obrony mózgu przed tymi szkodliwymi substancjami jest zredukowana. And then the cells become vulnerable to damage. I potem komórki mózgowe są bardziej podatne na uszkodzenia. See, antioxidant can prevent the brain from being damaged. A antyoksydanty bronią mózg przed uszkodzeniami. I have shown this in 2013 in a work that we have published. Pokazałem to w roku 2013 w pewnym opracowaniu, które wspólnie z kolegami robiliśmy. How the damage in the brain can be prevented by antioxidant. Jak uszkodzenia komórek mózgowych mogą być zapobiegane przez użycie antyoksydantów. So diet that are rich in antioxidants. Więc dieta bogata w antyoksydanty would have similar preventative role. Miałaby podobną rolę ochronną. So eat diets that are rich in antioxidants. Zatem jedzmy produkty bogate w antyoksydanty. You probably say, well, I'll just buy the tablet. Możecie powiedzieć, no nie prościej po prostu kupić tabletkę. No, because these are chemically produced. They're nie, not natural. Dlatego, że one są produkowane chemicznie, one nie są naturalne. And overuse of such can have a pro-oxidant effect. It will not be anti, it will be pro. Nadużycie takie tych chemicznie wyprodukowanych tabletek będzie szkodliwe, tak samo jakby się dostarczyło tamtych. But with a naturally occurring, you can never have an overdose. Ale w przypadku naturalnego użycia antyoksydantów nigdy nie można nastąpić przedawkowanie. Now notice here. Zobaczcie the spirit of prophecy says inactivity is a fruitful cause of disease. Kolejny element to nie brak aktywności fizycznej, że to jest bardzo taka istotna przyczyna chorób. Exercise quickens and equalizes the circulation of the blood. Ćwiczenia przyspieszają i normalizują cyrkulację krwi. So exercise does it. I to robią ćwiczenia. So I told you earlier, mówiłem wam wcześniej. I was 89 kilograms. Ważyłem około 89 kilogramów. I stopped eating meat. Przestałem jeść mięso. And I started eating twice a day. I zacząłem jeść dwa razy dziennie. That's morning. Na śniadanie rano. And lunch. I potem in lunch. The evening. A wieczorem I don't eat. Nie jadłem. Instead, zamiast I run. Tego biegałem. An hour. Przez every godzinę night. Każdego wieczoru. Instead of eating. Zamiast jeść. Exercise. Ćwiczenia. So instead, I would like to do that in the morning. But I couldn't do it in the morning, I have to do it in the evening because I want to give up the meal in the evening. Chciałem biegać rano, ale jakoś nie mogłem wtedy i zamiast jeść posiłek wieczorem, biegałem. 5 days a week. Przez 5 dni w tygodniu. I didn't run on Friday and on Sabbath. But nie biegałem from Sunday w piątek to Thursday I was running. W sobotę, ale potem od niedzieli do czwartku każdego dnia biegałem. And the mind, my mind began to be sharper. Był coraz ostrzejszy. My mind became bigger. Głowa stała się większa. My body became smaller. A moje ciało stało się mniejsze. Just how I wanted it. Tak jak tego chciałem. And at the same time, i w tym samym czasie, while I'm running, wtedy kiedy biegałem, I'm listening, słuchałem the spirit of prophecy, książek ducha proroctwa, the Bible. Słuchałem Biblii and also the sermons. I kazań. And you say why? Możecie się zapytać dlaczego? Two reasons. Z dwóch powodów. I hated running. Nienawidziłem biegania. But I know I had to do it. Ale wiedziałem, że muszę to robić. So by listening, więc przez słuchanie, it takes my mind off the pain of running. Zdejmowałem z tego umysłu świadomość i ten ciężar biegania. And my mind, i wtedy mój umysł is set on the things of God. Ustawiał się na Boże rzeczy. So one my cells, because activity, ponieważ aktywność induces brain cell birth, neurogenesis, indukuje, wywołuje proces neurogenezy, czyli powstawania komórek mózgowych. And these new cells
need to be taught. A te młode komórki trzeba nauczyć, trzeba je wyszkolić. If they are not exposed, they are just recruited by the other cells. Jeżeli nie są nienauczone, to muszą być recruited by other cells, by the neighboring cells. Aha, to wtedy są jak rekrutowane przez okoliczne komórki. So if the neighboring cells are like addicted cells. Tak więc jeżeli te sąsiednie komórki są komórkami uzależnienia od czegoś, it will recruit more to its army, addicted army. Więcej tych nowych komórek rekrutować do tej armii uzależnionych komórek. But if the cells are being taught of moral things, of good things, ale jeżeli te nowe komórki będą edukowane i rekrutowane tymi rzeczami bożymi, tymi nowymi rzeczami, które są piękne, szlachetne, dobre i godne pochwały, then the things of God will be stronger. To wtedy te rzeczy Boże będą silniejsze niż rzeczy ze świata. So I was running, I was learning more about the Bible and things, spiritual prophecy. Zatem biegałem, słuchałem wtedy słów z Biblii i z ducha proroctwa. And the things of God. I w taki sposób te komórki poznawały Boże rzeczy. Spróbujcie, zobaczycie różnicę w 6 miesięcy. Research discovered that we can. That's what I'm saying. This is the data that shows that brains are born when we are in active. A tutaj jest cytat, możecie sprawdzić referencję, który mówi o badaniach naukowych potwierdzających to, o czym mówiliśmy, czyli to, że ćwiczenia fizyczne wywołują rozwój nowych komórek mózgowych. We are already told in this ministry of healing 150 years ago the importance of exercise. Już w książce Śladami Wielkiego Lekarza 150 lat temu autorka pisała o tym procesie, że bardzo ważne są ćwiczenia fizyczne. Interestingly, activity and exercise are being introduced in elderly homes. I ciekawe jest to, że ta aktywność fizyczna, ćwiczenia są wprowadzane w domach starości. It's especially useful with dementia or Alzheimer patients. Jest szczególnie użyteczna dla pacjentów z Alzheimerem. Alzheimer's, you know, memory, dementia. I z demencją starczą. You see, this is the natural course of human trajectory. To jest pewien naturalna. As we get old. Naturalna trajektoria rozwoju człowieka. Wtedy, kiedy się starzejemy. Our memory begins to fail. Nasza pamięć zaczyna słabnąć. But exercise. Ale ćwiczenia fizyczne. Has shown. Pokazują. In elderly dementia and Alzheimer's patients. Także dla pacjentów, którzy mają Alzheimera lub borykają się z demencją starczą. That it improves their condition. Że ich stan się poprawia. Okay? So there are data here. This is the work that is being shown. I tam pokazano odpowiednie publikacje naukowe, które potwierdzają. What about faith? A co z wiarą? Religion, for example. Z religią. Okay. It says here, the improvement of the mind is a duty which we owe to ourselves, to society and to God. Poprawa naszego umysłu jest obowiązkiem, który jesteśmy winni sobie samym, społeczeństwu i Bogu. But we should never devise means for cultivation of the intellect at the expense of moral and the spiritual. Ale nigdy nie powinniśmy wymyślać sposobów takiego uprawiania intelektu, kultywacji tego intelektu na koszt moralny lub duchowy. And it is only by harmonious development of both mental and moral faculties. I tylko przez harmonijny rozwój obydwu mentalnego i moralnych elementów that the highest perfection can either be attained. Ta najwyższa doskonałość może być uzyskana. Notice what it says here. This is another study. Tutaj jest kolejny element publikacji naukowej. That shows the people while religious faith remains one of the most significant features of human life, little is known about its relationship to ordinary belief at the level of the brain. Podczas gdy wiara religijna pozostaje z jedną z najważniejszych elementów ludzkiego życia, niewiele jest jeszcze naukowo zbadane o ich związku do takich zwykłych wierzeń na poziomie mózgu. So they looked at the images of the brain
of people that have religious background and those that do not. Więc tutaj była grupa, dwie grupy ludzi i obserwowano obrazy ich mózgu. Obserwowano obrazy mózgu grupy, która jest religijna i grupy, która nie jest religijna. And they looked at the states of mind directly. I patrzyli na ich stan umysłu, na stan ich mózgu bezpośrednio. So they looked at the fMRI signals. Patrzyli na takie sygnały MRI. Between committed Christians and non-believers. Na takich mocno wierzących chrześcijan i na tych, którzy byli niewierzący. So then they began to look at the images in the brain. Patrzyli na te obrazy mózgu. And shown certain activities. I zaobserwowali pewnego rodzaju strefy aktywności dla tych, którzy mieli myślenie religijne. Że pewien obszar mózgu u tych osób religijnych jest bardziej aktywny w tam etapie, który w tym miejscu, który bardziej odpowiada za emocje. That helps self-representation. Self-representation and cognitive conflict. Który odpowiada za emocje, reprezentację siebie samego i konflikt poznawczy. So what does this mean? Co to oznacza? You see, these are the brain regions that deals with emotional intelligence. To są te obszary mózgu decydujące o inteligencji emocjonalnej. It's not just IQ. To nie jest tylko jakiś is also very important. Wskaźnik IQ. To także jest ważne. IQ are those that are really like intelligent up there. To te IQ wyznacza taką inteligencję zwykłą. A person may be very, very intelligent. They can solve all problems, calculus. Osoba może być bardzo inteligentna, umieć matematycznie rozwiązać różnego rodzaju problemy. They can send rocket into space. Może wysłać rakietę w kosmos. But dealing with people, they could never do. Ale może nie poradzić sobie ze współpracą z innymi ludźmi. Because this requires emotional intelligence. Bo to do tego potrzebna jest inteligencja emocjonalna. To be able to relate that this person, aby umieć prowadzić relacje z drugą osobą. Sometimes do not need to be told, he just needs to be hugged. Czasami tej osoby nie trzeba nic mówić, nie trzeba mówić tego słowami, wystarczy tylko czasami kogoś przytulić, aby pocieszyć drugą osobę. For example, if one is in hospital, jeśli ktoś jest w szpitalu and one is sick, i jest chory, and a person who is very intelligent visits him, odwiedzi go osoba, która jest bardzo inteligentna, and say, I'm here to visit you, i mówi, jestem tutaj, aby ciebie odwiedzić, but does not comfort him. Ale w jakiś sposób nie pociesza tej osoby. What good did the visit do? Co dobrego robi ta wizyta? Do you understand where I'm going? Czy rozumiecie, w którą stronę ja idę? Emotional intelligence. Inteligencja emocjonalna. Is being able to read, being able to be able to judge, be able to discern. To jest taka umiejętność czytania, obserwacji i rozpoznawanie. How to deal with people? W jaki sposób a situation? Można radzić sobie z ludźmi, z różnymi sytuacjami. In the right time? We właściwym czasie. With the right word? Z właściwym słowem. And the right solution? I z właściwym rozwiązaniem problemu. And so people that have religious background. I ludzie, którzy mają pewne takie zaplecze religijne, są lepsi w tej inteligencji emocjonalnej niż ci, którzy nie mają tego tła religijnego. It's interesting, isn't it? Interesujące to, prawda? Notice. Zobaczcie tutaj. The love which Christ diffuses through the whole being is a vitalizing power. Miłość, którą Chrystus rozpuszcza przez całą istotę, jest mocą witalizującą. Every vital part, the brain, the heart, the nerves, it touches with healing. Każda kluczowa część, umysł, serce, nerwy dotyka uzdrowieniem. By it, the highest energies of the being are aroused to activity. Przez to najwyższe energie osoby są pobudzone do aktywności. It frees the soul from guilt and sorrow, uwalnia anxiety and care. Od winy i smutku, zmartwienia i trosk. Knowing that you and I are forgiven.
Wiedza tego, że ty i ja jesteśmy wolni od winy, że nam przebaczono. From the guilt. To uwalnia nas and od, the sorrow. Od smutku. That's an advantage of those that believe in God. To jest ta przewaga przez to, że wierzymy w Boga. Ci, którzy są niewierzący, oni dźwigają to brzemię przez całe życie. This is the advantage of those that believe in Christ Jesus. Tych, którzy wierzą w Chrystusa Jezusa. God's healing power runs through all nature. Boża moc uzdrawiania przebiega przez całą naturę. You see, you and I have a healing capacity. God designed it that way. Wiecie, że ty i ja mamy pewne możliwości uzdrawiania. If I cut myself, jeżeli ja się gdzieś przetnę przez przypadek skaleczę skórę, it bleeds. Pojawia się krwawienie. The moment it's cut, i w tym momencie już kiedy jest przecięte, healing process takes place. Zaczyna się proces uzdrawiania. There's white blood cells, there's clothing. Są pewne białe ciałka krwi, które są strażnikami organizmu. Powstaje these are the healing nature God has given us. To jest pewien place rodzaj takich umiejętności uzdrawiania, które Pan Bóg w nas umieścił. So whatever illnesses we may have, i jakiekolwiek innego rodzaju choroby brain, możemy mieć w nas, w naszym umyśle, w naszym mózgu, God has put a capacity to heal. Bóg dał pewne możliwości uzdrawiania. But sometimes that healing process cannot take place. Ale czasami ten proces nie może się rozpocząć. Because of our lifestyle. Ze względu na nasz styl życia. So we need to help what God has given us. Zatem musimy pomóc aktywować to, co Pan Bóg już nam dał. With our lifestyle. Poprzez nasz styl życia. To help healing process. Aby pomóc w tym procesie uzdrawiania zaplanowanym so, przez Boga. Means, co to oznacza? I did not grow up this way. Ja nie wyrosłem w ten sposób. I was not raised by Christian nie byłem wychowany parents, przez chrześcijańskich rodziców, którzy rozumieli te rzeczy. When I was university, I did everything. Kiedy byłem na uniwersytecie, robiłem wszystko. I do not glorify it, that's why I do not say all the things. Nie wielbiłem tego, wtedy mówię, że nie robiłem wszystkiego. But you name it, I did it. Ale to, co powiecie innego, co można robić na uniwersytecie, to robiłem. A lot of brain cells. Bardzo dużo komórek mózgowych zabiłem w ten sposób. I had to learn to speak again. Musiałem na nowo nauczyć się mówić. The word of God literally saved me. A Słowo Boże dosłownie mnie uratowało. Reading the word of God. Czytanie Słowa Bożego. Speaking the word of God. Mówienie Słowa Bożego. Help my speech impediment. Pomogło w takiej mocy moim własnym słowom. Healing took place. I proces uzdrawiania nastąpił. But I had to help God. Ale musiałem tutaj pomóc Panu Bogu. Heal following his instructions. Dlatego, że uzdrowienie nastąpiło po podążaniu za Bożymi instrukcjami. So the truth of the word of God received will uplift the mind and the soul. Więc prawdy Biblii przyjęte do serca podniosą umysł i duszę. Because of time, I will go faster. Ze względu na mijający czas pójdę trochę szybciej. The study of the scriptures helps the mind. Studiowanie Biblii uzdrawia umysł. And you probably wonder, why are the Jews? Możecie się zastanawiać, dlaczego Żydzi so bright? Są tacy inteligentni. Right? Tak? You wonder why? Możecie się zastanawiać, dlaczego. Well, I have an idea for you. Mam tutaj pewien pomysł. The Jews in the ancient Jew are taught. Żydzi, w szczególności starożytni Żydzi, są to nauczani. To memorize at least 5 books of the Bible. Do tego, aby zapamiętać co najmniej 5 ksiąg biblijnych. The Talmud. Talmud. It means Genesis, to Exodus. Znaczy ten pięcioksiąg Mojżesza. The first 5 books of Moses. Pierwsze 5 ksiąg Mojżesza. Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Powtórzonego Prawa, Kapłańską. Oni się tego uczą na pamięć. Stimulates the mind. To stymuluje rozwój mózgu. But they are not memorizing the Bible until the age of 7. Ale oni nie uczą się na pamięć wersetów aż do 7 roku życia. The children are allowed to play. Ich dzieciom pozwala się swobodnie bawić. At the age of 7 they throw them the Talmud. A w wieku 7 lat rzuca im się Talmud. And they memorize it. I oni uczą się go na pamięć. At the age of 12 they have to memorize the rest of the Old Testament. A od 12 roku życia muszą się nauczyć reszty Starego Testamentu. And you probably say, well, they don't do that anymore.
I możecie powiedzieć, ale oni już więcej tego nie robią. But last night I talked to you about epigenetics. Ale mówiłem wam o epigenetyce wczoraj wieczorem. That these things are passed on to generations. Że te rzeczy przekazywane są następnym pokoleniom. To generations to generations. Z pokolenia na pokolenie. So they're naturally inclined as thinkers. Więc w naturalny sposób oni skłaniają się do myślicieli. Although they're no longer God's people, chociaż już dłużej nie są Bożym ludem, the blessing given to them is still carried on to this age. To błogosławieństwo dane tamtemu narodowi w dalszym ciągu przechodzi na te kolejne pokolenia jako rezultat błogosławienia ich pradziadów. To jest mój pomysł. Oczywiście możecie mieć swoje własne zdanie na ten temat. Możecie porównać mózg Żyda oraz mózg osoby niewierzącej. Consistency and diligence. Remember, we speak of consistency. Spójność i błyskotliwość. Be consistent. Pamiętacie? Mówiliśmy o spójności, o tym, żeby być takim konsekwentnym. Bądźcie wytrwali. To go faster because of time. Thoughts form. Remember last night we thought about, we spoke of thoughts, character. Mówiliśmy o słowach, o charakterze. But thoughts leads to actions, action leads to habits, habit leads to lifestyle, lifestyle defines your character. Sorry. Thought leads to actions. Najpierw słowa prowadzą do czynów. Action leads to habits. Prowadzą do nawyków. Habits becomes our lifestyle. Stają się naszym stylem życia. Our lifestyle is our character. A styl życia jest naszym charakterem. So if we want to change our character, więc jeśli chcemy zmienić nasz charakter, if we want to change our habits, chcemy zmienić nasze nawyki, if we want to change our lifestyle, chcemy zmienić nasz styl życia, we have to begin with our thoughts. Musimy zacząć od naszych myśli. Okay. Happiness action. Jesus wants you to be happy. Jezus chciałby, abyście byli szczęśliwi. But you cannot be happy in having your own way and following the impulses of your own heart. Ale nie możesz być szczęśliwy na swój własny sposób, kiedy będziesz podążał za impulsami twojego własnego serca. I have done this experiment with my children. Zrobiłem już ten eksperyment z moimi dziećmi. I have three, as I told you. Jak mówiłem, mam trójkę dzieci. And I tell you, the more toys they have, the more miserable they become. Im więcej mają zabawek, tym bardziej są nieszczęśliwe. Why? Dlaczego? Because they cannot be happy having their own way, following Dlatego, their own impulses. Że nie mogą być szczęśliwe, kiedy robią co chcą i podążają za impulsami swojego własnego serca. Because normally I travel to maybe 15 to 20 something youth meetings. Ponieważ w ciągu jednego roku ja podróżuję do około 20 miejsc na różne spotkania młodzieżowe. Preaching. I tam mam kazania. And wherever I travel at the airport, I will get something for my children. I gdziekolwiek jestem na lotnisku, no to coś tam kupuję dla moich dzieci. Coś drobnego. So in a year, three of them would have about 20 toys. Trójka z nich będzie miała około 20 zabawek. And I realize the more they have, the more miserable they have. I widzę, że im więcej mają, tym bardziej nieszczęśliwe się stają. So I stopped doing that. Zatem przestałem już to robić. I take them away and give them just one. And they're ja happy with having one. Daję im tylko jedną i są bardzo szczęśliwi z tej jednej rzeczy. Self is to be crucified, not now and then, but daily. Self, takie własne ja musi być krzyżowane. Nie wtedy, ale każdego dnia. We're going to speak more of this tomorrow night. Będziemy o tym więcej mówić jutro wieczorem. Because tomorrow night we're going to deal with midlife crisis. Ponieważ jutro będziemy mówić o kryzysie wieku średniego. So how to keep a healthy mind? This is at the end for you and for me. Utrzymywać taki zdrowy umysł. We are running out of time. Nutrition. Właściwe odżywianie. Remember, diet is very important. Pamiętacie? Dieta jest bardzo ważna. Stay away from diets with free radicals and oxyradicals. Trzymajcie się z daleka od diety, która ma dużo wolnych rodników. That will i rodników damage tlenowych, your brain cells. Które uszkodzą wasze komórki mózgowe. Exercise. Ćwiczenia. Okay? Exercise is very important. It stimulates brain cells. It stimulates your mind. To stymuluje wasze komórki mózgowe, masz wasz umysł. Water. Woda.
You are 70% water, your whole body. Składacie się, wasze ciało w ponad 70% z wody. So if you're 70% water, jeżeli jesteście wodą w 70%, then drink lots of water. Pijcie dużo wody. It also washes your system. I to także pozwoli oczyścić wasz system. It helps the cerebrospinal fluid of your brain. Także obwodowe układy mózgowe też będą oczyszczone. Sunlight. Światło słoneczne. Sun has światło medicinal power. Ma moc medyczną. It enhances the antioxidant capacity of the body. Ono zwiększa potencjał oksydacyjny naszego ciała. Temperance. Wstrzemięźliwość. Remember what we talked about temperance? Pamiętacie, co mówiliśmy o tym wstrzemięźliwości? Temperance means being able to set time. Między innymi oznacza to, aby być w stanie wyznaczać pewne czas na posiłki. Not being able to indulge yourself. Aby nie pobłażać sobie. It's like, oh, it's Saturday night, so it's o, ice jest cream time. So you get a pallet of ice cream and you eat. I czas na lody. Można jeść w nieograniczonej ilości. It's okay. Been there, done that. I know what it's like. Możecie być na tym etapie, wiem jak to but jest. But that's not temperance. Ale to nie jest wstrzemięźliwość. Okay? Air. Powietrze. Fresh air is very important. Świeże powietrze jest bardzo ważne. Okay. So, again, rest. I odpoczynek. Sleep is important. Sen jest bardzo ważny. You should get at least your 8 hours sleep. Powinniście mieć co najmniej 8 godzin snu. And you should sleep before midnight. I powinniście chodzić spać przed północą. Sleep early and wake up early. Lepiej jest wcześniej chodzić spać i wcześniej wstawać. There are studies that shows that people that go to bed early and wake up early are people that are driven and highly successful. Są badania, które udowodniły, że osoby, które wcześniej chodzą spać i wcześniej wstają, mają większe szanse na osiągnięcie w życiu sukcesu. Also, sleeping helps memory consolidation. Oczywiście sen pomaga także na konsolidację treści, których się zdobyliśmy, nauczyliśmy w trakcie dnia. Sometimes students study all night. Czasami studenci late studiują until 1 całą noc, uczą się do pierwszej, drugiej w nocy. I know, I did it. Wiem, sam to robiłem. And you wake up in the morning. I budzicie się rano. And in the end you can't remember much of it. I w rezultacie nie możecie wiele z tego sobie so przypomnieć. So what good did it do by studying all night? Więc co to dobrego robi, jeżeli studiujecie całą noc? You need it the next day, you can't remember it. Ja potrzebujecie następnego dnia i nie potraficie sobie tego przypomnieć. So get enough rest. Zatem dawkujcie sobie właściwe ilości odpoczynku. Because at least what you have learned are consolidated properly. Bo przynajmniej to, co się nauczyliście, będzie poprawnie skonsolidowane. Trust in God. Zaufanie Bogu. Trust in God. We have spoken that having a relationship with God increases our emotional intelligence. Mówiliśmy o tym, że nasza wiara, nasze życie duchowe wzmacnia naszą inteligencję emocjonalną. So how to keep a healthy mind? Zatem jak utrzymać zdrowy umysł? I'm sorry you don't see it here. Prawdopodobnie tego nie zobaczycie. You see it on my version. It's called New Start. Tutaj jest napis New Start. It's the Adventist advantage. To jest taka korzyść adwentystów. We called it New Start. Nazwaliśmy to New Startem. But it's given to us more than 150 years ago. Zostało nam to przekazane ponad 150 lat this temu. This simple tool helped the body. Te proste narzędzia pomagają naszemu ciału. It is the environment. To jest, tworzy pewnego rodzaju środowisko, that will help, które pomaga subdue the genetics. Być ponad genetyką, pod naszymi słabościami. So we can have and maintain a healthy mind and stable emotions. I możemy dzięki temu utrzymać zdrowy umysł i stabilne emocje. Give it a try for 3 months and you will see. Spróbujcie stosować to przez 3 miesiące i zobaczycie rezultaty. You will see the difference in your life. Zobaczycie rezultaty w swoim własnym życiu. Not so long ago, nie tak dawno National Geographic w czasopiśmie National Geographic has shown the secrets of living longer. Pojawił się artykuł Sekrety długiego życia. And they have gathered a few people. I tam groups of people. Podano 3 grupy ludzi. From Loma Linda in the United States. Jedna Loma Linda ze Stanów Zjednoczonych. From Sardinia in Italy. Druga z Włoch, z Sardynii. From Okinawa in Japan. I trzecia z wyspy Okinawa w Japonii. And they call this the blue zones. Nazwali to niebieskimi strefami. And they look, why do people in this
region i patrzyli, long. Dlaczego osoby w tych rejonach żyją dłużej. So they identified what they are. I zidentyfikowali, co tam takiego szczególnego jest. I w Loma Linda w Stanach Zjednoczonych oni wiedzą dlaczego. I mean, they very have a healthy lifestyle. Oni mają zdrowy styl życia. And also in Sardinia, they have in Italy, they looked at their lifestyle. In Japan, they looked at their lifestyle. Patrzyli też na styl życia tych w Sardynii, we Włoszech i tych w Japonii. And these are non-believers who did this. I robili te studium osoby, które są niewierzące. And they combined them all and see what do they have that overlaps. I zestawili te wszystkie czynniki, patrzyli na to, co się pokrywa. Notice what it says, what they had overlaps. I tutaj po środku jest część wspólna. Family is important to them. Rodzina jest dla nich ważna. No smoking is important to them. Dla ich wszystkich nie palenie jest istotne. Vegan diet is important to them. Jest dla nich istotne wegańskie odżywianie. They have physical activity. It's important to them. Aktywność fizyczna jest dla nich ważna. Social engagement is important to them. Angażują się w sprawy towarzyskie. They eat a lot of fruits and vegetables. Bardzo lubią owoce i warzywa. These things te rzeczy are what overlaps. Są wspólne dla nich wszystkich. And if you look at that, i jeśli spojrzycie na to, you could see what God has given us. Możecie zobaczyć, co Bóg nam dał. More than 150 years ago. Ponad 150 lat temu. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all fullness, is God's plan for us. W liście do Efezjan jest to zapisane, że by mogli poznać pełnię Chrystusową, która jest poza, przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. It also says in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Who can know it? A w Biblii, w księdze Jeremiasza 17:9 jest napisane, serce jest zepsute ponad wszystko. Kto może je poznać? The mind is deceitful. Nasz umysł jest oszukańczy. That's why we should submit it to God. Dlatego powinniśmy poddać go Bogu. My son, give me your heart. I w Księdze Przypowieści jest this takie is God's wezwanie, pleading with us. Które wzywa do nas Bóg. Mój synu, saying, oddaj mi swoje serce. God tells us, give me your mind. Możemy powiedzieć, mój synu, oddaj mi swój umysł. The question is, are we going to give our minds to him? A pytanie jest, czy my posłuchamy tej rady i oddamy mu swój umysł. That's probably one of the hardest challenge that we have. I to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie jest przed nami. Because we want to do our own things. Bo my naturalnie chcemy robić to, co my chcemy. We want to eat what we want. Chcemy jeść to, co chcemy. And I understand. I ja to rozumiem. I have been there. Ja tam byłem. We want to do things the way we want. My chcemy robić rzeczy w sposób, jaki nam się podoba. But the question is, ale pytanie jest, do you want to have a healthy mind? Czy chcesz mieć zdrowy umysł stable emotion? I stabilne emocje? If you do, jeśli chcesz, then follow his pattern. To idź za tym wzorem. It's not mine. Za Bożym wzorem. To nie jest mój wymysł. Because if it would be my pattern, bo gdyby to był mój wzór, I will tell you, to bym wam powiedział. It is the things that is not of God. If I want to follow my own pattern, gdybym ja chciał iść za tym, co ja sam chcę, it will not be things of God. To nie byłyby Boże rzeczy. And so tonight the question is, zatem tego wieczoru pytanie pozostaje. Are we willing to give him our complete mind? Czy chcemy oddać mu w całości nasz umysł i nasze serce? Are we willing to surrender all to him? Czy chcemy wszystko poświęcić dla niego? I don't know about you. Nie wiem jak z wami. What I give to you, to co ja wam przedstawiłem, what I present to you, to co ja prezentowałem, is something that I preach to myself first. To najpierw musiałem to zaprezentować sobie samemu. I will not preach something to you that I do not do. Nie mówiłem wam o niczym, czego sam nie robię w moim życiu, that I do not live, który mi nie żyje, because there's no power in it. Dlatego, że nie ma w tym mocy. And it, God has given me victory. A Bóg dał mi zwycięstwo. Because I surrender it to him. Dlatego, że poddałem to Panu Bogu. Am I there? Czy ja jestem tam? Nope. Nie. I'm not there. Nie jestem tam. I'm still traveling. Ja ciągle podróżuję. I praise God. Ja chwalę Boga. I'm not the man I used to be.
że nie jestem tym, kim byłem przedtem. So I may not be the man I want to be. Może nie jestem jeszcze tym, kim chciałbym być. But I praise God, I'm not the man I used to be. Ale chwalę Boga za to, że nie jestem tym, kim byłem. I am traveling with you in this journey. Ja razem z wami jestem w tej samej podróży. And it requires daily surrender. I to wymaga codziennego poddawania się Bogu. So with our heads bowed and eyes closed tonight. Zatem z naszymi głowami opuszczonymi i zamkniętymi oczami. Tonight, dzisiaj wieczorem. You want to surrender. Mówiłem o poddaniu. Lord, Panie, I like this. This thing, I like it. Mówiłem, że lubię to i to i to. But tonight I give it to you. Ale dzisiaj oddaję to Tobie. You deal with it for me. Proszę, abyś Ty się z tym uporał. My lifestyle I like right now. Ten mój styl życia podoba mi się. But I know you have better lifestyle for me. Ale wiem, że masz lepszy styl życia dla mnie. I give you my life. Dlatego oddaję Ci moje życie. Do as you will. Rób, Panie, jak chcesz. Because you know best. Dlatego, że Ty wiesz najlepiej. If that is your prayer and your desire tonight. Jeśli także to jest Twoja decyzja and I tell tego you, wieczoru. That is my prayer and my desire to for jest myself. Moje własne pragnienie, które mam dla siebie samego. With every head bowed and every eyes closed. Ale Ty także ze swoją opuszczoną głową i zamkniętymi oczami. That's the decision you want to give to God tonight. Jeżeli Ty chcesz tę decyzję oddać Panu Bogu, także Ty. I invite you just to stand where zapraszam Ciebie, abyś wstał, wstała tam, gdzie jesteś. And we will pray for you. I będziemy modlić się we will za Ciebie. Pray together. Będziemy razem się modlić. We will ask God będziemy that prosić which Boga we cannot do for ourselves. O to, czego sami nie możemy zrobić dla siebie. Because it takes divine power. Bo to do tego potrzeba Bożej mocy. The act of surrendering ten akt poddania is something that we jest are not czymś, accustomed to. Do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. But tonight, ale dziś wieczorem, if you hear the voice of God słyszysz głos Boży, który mówi do ciebie, says, if you hear the word of God this day, harden not your heart. Głos Boży słyszycie, serc nie zatwardzajcie. That is your desire tonight. Jeśli to jest Twoje pragnienie tego wieczoru, Lord, I give you my life. Panie, oddaję Ci moje życie. I give you my mind. Oddaję Ci mój umysł. I give you my lifestyle. Oddaję Ci także mój styl życia. If that is your desire. Czy to jest Twoje pragnienie? Just stand where you are and we will close in prayer. Jeśli to jest Twoje pragnienie, to powstań teraz. And those of you who are watching at home. I ci, którzy oglądają w domach. If that is your desire too. Jeżeli to jest też Twoje pragnienie. Just bow your head where you are. We will also pray for you. Schyl także swoją głowę. Będziemy się także za Ciebie modlić, jeśli to jest Twoje pragnienie. God is also speaking to you. Bóg mówi także do Ciebie. Through the medium he provided for us. Przez to medium, które On dostarczył dla nas. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. In the shortness of time you have given us. W tym krótkim okresie czasu, który Ty nam teraz dałeś na ten wykład. We believe that we have understood something. Wierzymy, że coś zrozumieliśmy. But whatever we have understood. Ale cokolwiek udało nam się pojąć. Lord, we respond to your invitation. Odpowiadamy na Twoje zaproszenie, Panie. You call us to give you our minds. Our heart. Wzywałeś nas, abyśmy oddali Tobie nasz umysł, nasze serce. Lord, we give you more than that. Oddajemy Tobie więcej niż to. We give you every fiber of our being tonight. Oddajemy Tobie każdą tkankę naszego ciała. Do for us that which we could never do for ourselves. Zrób dla nas to, czego nie jesteśmy sami w stanie zrobić dla siebie. You want your people to have a sharp mind. Chcesz, aby Twój lud miał ostry umysł. To have a stable emotion. Miał stabilne emocje. To have a good mental health. Miał dobre zdrowie psychiczne. And tonight. I dziś wieczorem. Nie stoimy tutaj za ludźmi, ale stoimy za niebiosami. Please honor the commitment that they're making tonight. Proszę, abyś uszanował te zobowiązanie, którego please próbujemy się podjąć. Prayers. Usłysz nasze modlitwy. Forgive us for our carelessness of the past. Zapomnij nasze takie niedomagania z przeszłości. Forgive us for our neglect of the past. Zapomnij nasze zaniedbania z przeszłości. We also pray, O Lord, for those that are watching us at home. Prosimy także za tych, którzy oglądają nas ze swoich please domów. Do the same for them. Zrób to samo dla nich. That they too aby oni także will receive the blessing otrzymali to błogosławieństwo, that you intend upon them. Które chciałeś im przekazać. Thank you for hearing this prayer. Dziękuję, że wysłuchałeś and tej thank modlitwy. You for being with us dziękuję, że byłeś z nami tego wieczoru. Keep us close to you.
Chcemy być blisko Ciebie. Bring us back tomorrow. I przyprowadź nas także jutro, to learn more of you. Abyśmy więcej dowiedzieli się o Tobie. In Jesus' name we pray. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.